Wieczne bezpieczeństwo wierzących, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Z listu do Rzymian, 8 rozdział, 30 do 39 wersetu, dowiadujemy się, że a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy rzeczemy na to, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim nie miał nam wszystkiego darować. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż potępia? Chrystus jest, który umarł. Owszem, zmartwychwstał, który i na prawicy Boga jest, który przyczynia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, za Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak widzimy z tego miejsca, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Widzimy, że kogo Bóg przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też otoczył chwałą. Cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, skoro On, który własnego nawet Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał wraz z Nim darować nam wszystkiego? Któż może obciążyć wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Ten, który potępia, czy on będzie potępiał? Nie. To Chrystus, który umarł, a raczej zmartwychwstał, który jest nawet po prawicy Boga, wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy ucisk, czy udręka? Ani prześladowanie, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani miecz. Jak napisano w Starym Testamencie, z powodu Ciebie zabija się nas przez cały dzień i uważa się nas za owce przeznaczone na rzeź. W tym wszystkim jesteśmy bardziej niż zwycięzcy przez Tego, który nas umiłował, bo jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Widzimy tu wyraźnie, że apostoł Paweł mówi o Bożym zamiarze zbawienia wybranych. Są oni przewidziani przez Boga, jak mówi nam werset 29. Są predestynowani do miejsca błogosławieństwa z Chrystusem, powołani przez Ewangelię i usprawiedliwieni, gdy wierzą w Ewangelię. Następnie dodaje apostoł, że ci, którzy są usprawiedliwieni, będą też uwielbieni. W końcu osiągną chwałę z Chrystusem. I to jest pięć wielkich ogniw boskiego celu, których to ogniw nie można zerwać. Nie dopuszcza możliwości, aby niektórzy usprawiedliwieni nie byli uwielbieni. Wszyscy wybrani w końcu osiągną chwałę. Następnie w wersetach 31 do 35 apostoł Paweł zadaje 7 pytań, które podkreślają niemożliwość, aby jakiekolwiek stworzenie, czy to człowiek, czy diabeł, mogło pokrzyżować Boże zamierzenie błogosławienia tym, których przeznaczył.
W wersecie 35 mówi o 7 zewnętrznych rzeczach, a w wersetach 38 do 39 o 10 rzeczach niewidzialnych, z których wszystkie nie są w stanie odebrać osobie, którą Bóg przeznaczył, swojego błogosławieństwa w Chrystusie. Zastanawiamy się, jak ktoś, kto czyta te fragmenty Pisma Świętego, mógłby kiedykolwiek pomyśleć, że chrześcijanin może być zgubiony po tym, jak Chrystus go raz na zawsze zbawił.